Cześć interaktywni, ja nazywam się Ola Gościniak, a w tym wideo powiem Ci powiem Wam, dlaczego nie powinno się justować tekstów w internecie. Hmm. Bardzo często justujemy obustronnie, ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajeni w książkach, właśnie w książkach papierowych. I rzeczywiście w książkach papierowych takie justowanie. Obustronne wygląda już bardzo, bardzo dobrze, ale jaka jest różnica pomiędzy książkami a internetem? No, bardzo, bardzo duża. Książkę, w momencie kiedy kilka osób czyta tą samą książkę, to dokładnie każda strona, każdy tekst będzie wyglądał w ten sam sposób. Ponieważ jest to jedno tylko papierowe medium, natomiast strona internetowa jest wyświetlana na wielu różnych urządzeniach. Mogą to być na przykład telefony, tablety, komputer, na telewizorze można nawet wyświetlić. I wtedy ten tekst nie będzie wyglądał tak samo na każdej stronie, będzie po prostu szerokość danego urządzenia różna. Dlatego będzie on się układał w zupełnie inny sposób, więc nie możemy mieć wpływu na każdą jedną linijkę, jak będzie ona ułożona. Dodatkowym minusem jest to, że w internecie nie możemy dzielić wyrazów, tak jak to robimy w książkach, na przykład tutaj, tak? Czyli nie mamy tego wyrazu podzielonego, żeby się zmieścił w tej linijce i żeby było tutaj wszystko idealnie równo. I jak to działa w internecie? No, w tym momencie nie możemy podzielić tego wyrazu, więc będzie on przeniesiony do następnej linijki. A że mamy justowanie, to tutaj nie może zostać szpara więc te wszystkie wyrazy zostaną porozciągane i będą różnej wielkości, odległości między każdym wyrazem. I w ten sposób w każdej linijce będzie wyglądało to tak, że te odległości będą różne. Więc może i tutaj nam się zrobi po bokach porządek, ale tak naprawdę tutaj będziemy mieli okropny burdel i przez to teksty są mniej czytelne, a uważam, że czytelność treści jest znacznie ważniejsza niż to, żeby były równe po bokach, prawda? Więc dlatego nie powinno się justować w internecie. Dodatkowo być może jeszcze taki justowany tekst ewentualnie będzie dobrze wyglądał na większych urządzeniach, bo, bo wtedy rzeczywiście, na przykład na komputerach, na telewizorach, bo wtedy mamy tutaj większą szerokość tej linijki i jest po prostu większa możliwość, że po prostu te odległości między wyrazami nie będą aż tak mocno się różniły. Ale prawdziwy problem zaczyna się na urządzeniach mobilnych, gdzie mamy tą szerokość szpalty, po prostu znacznie węższą, i w momencie, kiedy. Pojawia się jakiś większy wyraz, którego nie możemy podzielić, i jest on przesunięty do następnej strony, to często wygląda tak, że mamy dwa wyrazy w jednej linijce, gdzie jeden jest tutaj, a drugi gdzieś na końcu. I to jest po prostu taka wielka szpara, że jak patrzymy po prostu takimi zmrużonymi oczami na taki tekst na telefonie, to okazuje się, że między tymi szparami taki stateczek mógłby przypłynąć. Więc nie, nie justujemy. Ja wiem, że wiele osób, wiele nawet topowych blogerów korzysta z tego justowania, ale Zachęcam do tego, jeśli nie jesteście przekonani, żeby nie justować, zróbcie doświadczenie. Wyłączcie to justowanie na jakiś miesiąc i popatrzcie w swoje statystyki Google Analytics, czy czasem odbiorcy nie zostają w waszej stronie na dłużej. Bo dam sobie naprawdę rękę uciąć, no może nie aż tak bardzo krwiożer, co, ale dobra, naprawdę dam sobie tą rękę uciąć, że statystyki w tym miesiącu Wam się poprawią, zwłaszcza jeśli chodzi o urządzenia mobilne. Więc ja uważam, że ważniejsze jest to, aby tekst był czytelny, niż aby był po bokach równy. Yy, kosztem tego, że jakieś takie szpary nam się robią w samym tekście. Dlatego naprawdę zachęcam Was do niejustowania tekstu w internecie. Mam nadzieję, że Wam w tym yy, filmiku wideo przekonałam do tego i do zobaczenia w następnym. Pa, pa, Podobało Ci się to wideo? Myślę, że do gustu przypadną Ci także darmowe materiały oraz e-booki. Link do nich znajdziesz pod filmikiem lub jeśli oglądasz ten filmik na moim blogu, to w menu głównym. Zapraszam Cię też do subskrypcji oraz obejrzenia kolejnego wideo. Do zobaczenia!